Koncerty wróciły, to jest dobra informacja. Dla mnie informacja jest o tyle skomplikowana, że na tej płycie zagrało 35 muzyków i ja z nimi w żadną trasę nie pojadę, ale jestem w trakcie, jeszcze nie skompletowałem, ale kompletowania teamu The Best of the Best, z którym zagram najpierw jeden duży koncert, na który chciałem w ogóle zaprosić wszystkich tych gości i wszystkich ludzi, którzy brali udział w nagraniach tej płyty, jakkolwiek. I coś takiego dużego chciałbym zorganizować, a potem wykrystalizuje mi się skład, z którym na pewno pogram tu i tam takie fajne koncerty. Ja nie sądzę, żebym ja grał z tą płytą koncerty regularne wszędzie. Nie sądzę, żeby to się udało, dlatego że moje życie wygląda w tej chwili troszkę inaczej, ale będę grał koncerty, z tym, że chciałbym, żeby to były koncerty wyjątkowe i które będą się przydarzały mi co jakiś czas, ale będzie to takie fajne wydarzenie, na które będę mógł zaprosić dużo osób, gdzie będę mógł połączyć to z jakąś inną fajną akcją medialną, charytatywną, jakkolwiek. Będę grał koncerty, ale pewnie nie tak często, jakby sobie tego życzył kiedyś. Teraz jest mi dobrze, jak jest. W tym roku na pewno coś zagram, na pewno jakiś koncert zorganizuję, ale myślę, że jakieś takie koncertowanie razy znak zapytania to będzie przyszły rok. A w tym roku zacznę płytę drugą powolutku realizować. Już wiem z kim zresztą. Z pewnością będę ją produkował z Karoliną Harko. To jest genialna wokalistka, z którą będziemy kończyć moje piosenki w takich klimatach, bym powiedział, folkowo-country. I mam też już osobę, z którą chciałbym to produkować. Wstępnie o tym rozmawialiśmy. To byłby Maciek Wasio, który on produkował dużo znanych nazwisk ostatnimi czasy. Grał też na tej płycie zresztą, w piosence Sicario. Polecam sobie posłuchać. Świetną robotę zrobił. I nie omieszkam zapraszać też różnych fajnych gości do projektu numer 2. Tych, z którymi jeszcze być może nie miałem przyjemności popracować, bądź tych, z którymi z jakichś względów nie skrzyżowały się nasze ścieżki na tej płycie.